Ja, liebe Schwester, ich freue mich, dass ich nochmal bei euch sein darf. Drodzy mili moi, bardzo się cieszę, że znowu mogę być wśród was. Und ich darf euch herzlich grüßen von den Geschwistern aus Ennepetal, wo ich herkomme. I serdecznie przysyłam pozdrowienia od wierzących z Ennepetalu, skąd pochodzę. Und auch die Geschwister aus Reinsdorf und aus Ilmenau haben mir Grüße mitgegeben an euch. Ale też wierzący z Reinsdorf i Ilmenau was pozdrawiają. Wir wollen uns heute Abend und morgen etwas mit den Vorrechten beschäftigen, die wir als Kinder Gottes haben. Dzisiejszego wieczoru i też jutro chcielibyśmy się zająć przywilejami, które posiadamy jako wierzący. Und wir lesen zuerst zwei kurze Stellen aus dem Neuen Testament. Przeczytamy dwa krótkie miejsca z Nowego Testamentu. Zuerst aus Johannes 12, Vers 1 bis 3. Najpierw z Jana 12 rozdział, pierwsze trzy wiersze. A na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerze, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Dann aus Markus 14. Teraz z Marka 14 rozdział. Vers 3. Trzeci wiersz. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. Das erste Vorrecht, mit dem wir uns heute Abend etwas beschäftigen möchten, ist das Thema Gemeinschaft. Pierwszy przywilej, którego posiadamy jako wierzący i którym chcielibyśmy się zająć, to jest społeczność. Und die erste Frage ist, wie wir überhaupt in Gemeinschaft mit Gott kommen können. I dlatego powstaje oczywiście pytanie, jak w ogóle możemy wstąpić w społeczność z Bogiem. Denn von Natur aus waren wir ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Bo od urodzenia i z natury jesteśmy ludźmi, którzy są nazywani bez Boga i bez nadziei. Und in Apostelgeschichte 16 stellt der Kerkermeister zu Philippi eine ganz wichtige Frage. I dlatego w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale czytamy, że ten jak się nazywa ten stróż więzienia zadał bardzo istotne pytanie. Und er fragt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Mianowicie zapytał, cóż muszę uczynić, aby być zbawionym. Und diese erste Frage beantwortet uns dieser Abschnitt in Johannes 12 auch. I właśnie na to pytanie udziela nam odpowiedzi Jana 12 rozdział. Nämlich die Botschaft, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Mianowicie w taki obrazowy sposób przedstawiona ta odpowiedź, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Und in Johannes 12 haben wir am Anfang gelesen, Jesus nun kam. I dlatego w 12 rozdziale na samym początku czytaliśmy, że Pan Jezus więc podszedł, albo poszedł. Der Jesus ist in diese Welt gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Właśnie tak Pan Jezus poszedł w ten świat, aby szukać i zbawić to, co stracone. Das heißt, die Initiative geht von dem Herrn Jesus aus. Widzimy w tym, że inicjatywa pierwsza zawsze wychodzi od samego Pana Jezusa. Und er kommt hier nach Betanien. I tu w tym przypadku przyszedł do Betanii. Und Betanien heißt übersetzt Haus des Elends. A to słowo Betania właśnie w przetłumaczeniu oznacza dom nędzy. Und so kam der Herr Jesus aus der Herrlichkeit des Himmels auf diese Erde, die ein Schauplatz der Sünde war. I właśnie to obrazuje dokładnie to, co Bóg uczynił. Pan Jezus przyszedł z nieba na tą ziemię, ziemię nędzy. Er kam in diese Welt der Sünde, um uns in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Właśnie przyszedł w tą ziemię, na tą ziemię pełną grzechu, aby nam przynieść przebaczenie.
Und durch sein Werk am Kreuz auf Golgatha ist das wahre Passahlamm geworden. I właśnie przez jego dzieło, którego dokonał na krzyżu, stał się tym prawdziwym barankiem paschalnym. Wir haben ja hier auch gelesen, dass sechs Tage vor dem Passa nach Bethanien kam. Tutaj czytaliśmy, że przyszedł 6 dni przed Paschą do Betanii. Und in 1. Korinther 5 steht, auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Wskazuje nam to na Pana Jezusa, o którym czytamy w 1 Koryntian 5, że i nasza Pascha, Jezus Chrystus, została zabita. Und damit ist das Gericht Gottes an uns vorübergegangen. I właśnie dzięki tej pasze ominął nas sąd, który wziął na siebie Pan Jezus. Und dann haben wir gelesen, dass in Bethanien, in diesem Haus, wo hinkam, dass da Lazarus der Gestorbene war. Teraz czytaliśmy, że właśnie w tej Betanii, do której przyszedł, w tym domu był Łazarz, który umarł. Und Lazarus zeigt, was wir von Natur aus waren. A Łazarz w swojej osobie jest obrazem na nas, kim byliśmy z natury, z urodzenia. In Epheser 2 lesen wir einen wichtigen Vers. Mianowicie czytamy w Efezjan, w drugim rozdziale, ważny wiersz. Efezjan 2, vers 5. Drugi rozdział, piąty wiersz. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Von Natur aus waren wir tot. Das heißt, wir hatten keine Beziehung zu Gott. My z natury byliśmy umarłymi, to znaczy nie posiadaliśmy żadnej relacji z Bogiem. Tod bedeutet Trennung von Gott. A śmierć właśnie oznacza oddzielenie od Boga. Und das finden wir ja in Johannes 11, wie der Herr Jesus Lazarus aus den Toten auferweckte. I właśnie to obrazował Łazarz, o którym czytamy w 11 rozdziale Ewangelii Jana, którego Pan wzbudził z martwych. Und dieses Bild nutzt der Apostel Paulus in Epheser 2, zu zeigen, dass wir, die wir tot waren, jetzt mit Christus lebendig gemacht sind. I właśnie ten obraz używa apostoł Paweł w liście do Efezjan, aby nam pokazać, że my też takimi byliśmy umarłymi, ale nas Bóg ożywił. Das heißt, als der Jesus in dieses Haus in Bethanien kam, war der Lazarus natürlich nicht mehr tot, ja? Właśnie tutaj, natomiast, gdy Pan Jezus przyszedł w 12 rozdziale do tego domu, Łazarz już nie był umarły. Und trotzdem heißt es hier, wo Lazarus der Gestorbene war. A mimo to czytamy o nim właśnie, że tam był Łazarz, który umarł. 12 rozdział, pierwszy wiersz. Nun, was bedeutet das für uns? Więc co to teraz dla nas znaczy? Wir dürfen einmal nie vergessen, wer wir von Natur aus waren. Po pierwsze, nigdy nie możemy zapomnieć o tym, kim byliśmy kiedyś z natury. Und das wird uns wirklich dankbar machen, wenn wir daran denken, was für uns getan hat. I właśnie to wspomnienie nas wciąż na nowo uczyni wdzięcznymi, że sobie uświadomimy, co z nas zrobił. Denn wir, die wir ohne Gott und ohne Hoffnung waren, sind jetzt durch das Blut des Christus nahe geworden. Bo my, którzy byliśmy bez Boga i bez nadziei w świecie, przez Chrystusa i krew Jego zostaliśmy przybliżeni. Aber wir sind nicht nur aus dem Tod zum Leben gekommen. Natomiast nie tylko z śmierci zostaliśmy wprowadzeni do życia, sondern mit unserer Bekehrung sind wir auch verschiedenen Dingen gestorben. Ale równocześnie przez nawrócenie umarliśmy do wielu rzeczy należących do tej ziemi. Im Kolosserbrief zum Beispiel heißt es, dass wir den Elementen der Welt gestorben sind. Na przykład w liście do Kolosan czytamy, że umarliśmy dla żywiołów tego świata. Steht in Kolosser 2, Vers 20. Czytamy o tym w drugim rozdziale w listu do Kolosan, 20 wiersz. Mianowicie, jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata. Das heißt, mit diesen Dingen haben wir nichts mehr zu tun. Wir haben mit der Welt nichts mehr zu tun. Wir sind ihr gestorben. To znaczy, że my z tymi rzeczami pochodzącymi z tego świata nie mamy nic do czynienia, nie mamy nic wspólnego. Umarliśmy dla nich, nie istniejemy dla nich. Und dann lesen wir einmal Römer 6. I teraz czytamy Rzymian 6 rozdział. Römer 6, Vers 2.
Drugi wiersz. Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Wir sind der Sünde gestorben. Das heißt, die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Wir brauchen der Sünde nicht mehr dienen. Druga rzecz, której umarliśmy, to jest grzech. Już nie służymy jej, nie jesteśmy niewolnikami jej. Und auch daran dürfen wir denken als solche, die jetzt mit dem Herrn Jesus und für den Herrn Jesus leben. I o tych dwóch rzeczach na przykład możemy teraz myśleć, chodząc i żyjąc dla Pana Jezusa. Und dann haben wir in Markus 14 gelesen, dass diese Begebenheit im Hause Simons des Aussätzigen war. W Jana 14 czytaliśmy, że to wydarzenie odbyło się w domu Szymona Trędowatego. Und das zeigt uns auch, dass wir von Natur aus unrein waren. To jest kolejną wskazówką na pewną przeszłość naszą, mianowicie, że z natury byliśmy nieczystymi. Jemand, der aussätzig war, war ausgeschlossen von der Gemeinschaft des Hauses Gottes. Osoby w tamtym czasie trędowate były po prostu wykluczone z domu, ze świątyni Bożej. Und er war ausgeschlossen von der Gemeinschaft innerhalb des Volkes Gottes. I dodatkowo byli wykluczeni z społeczności wśród ludu Bożego. Und da heißt es auch, dass es im Hause Simons des Aussätzigen war. I dlatego czytamy właśnie, że to odbyło się w domu Szymona Trędowatego. Nun zu diesem Zeitpunkt war der Simon sicher nicht mehr aussätzig. Natomiast z pewnością w tej chwili tutaj opisanej Szymon nie był już trędowaty. Und das unterstreicht auch, dass wir nie vergessen dürfen, dass wir von Natur aus überhaupt kein Anrecht an der Gemeinschaft mit Gott haben. A mimo to jest znowuż tak nazywany, więc to znowu nam przypomina, że my byliśmy nieczystymi i nie mieliśmy prawa do społeczności Bożej. Und dazu war es notwendig, dass das Blut des Herrn Jesus uns wirklich reingewaschen hat. I do tych właśnie spraw, które teraz widzieliśmy, była potrzebna krew Pana Jezusa, która nas oczyściła. Dass wir passend sind für die Gemeinschaft mit ihm. Że staliśmy się pasującymi albo odpowiednimi dla społeczności z nim. Und wenn der Herr Jesus jetzt in diesem Haus ist, dann ist er bei solchen, zu denen er eine Beziehung hat, mit denen er Gemeinschaft hat. I gdy teraz Pan Jezus tutaj wszedł do tego domu, to wchodzi do domu jako taki, który ma społeczność z tymi będącymi w domu. Und in Johannes 11, Vers 5 lesen wir, dass der Jesus die Menschen, die hier zusammen waren, dass er sie liebte. W Jana 11, 5 wierszu czytamy, że Pan Jezus tych, którzy w tym domu mieszkali, miłował. Und wenn wir gesehen haben, dass der Jesus gekommen ist und gesucht und gefunden hat, was verloren ist. I gdy wcześniej czytaliśmy, że Pan Jezus rzeczywiście przyszedł na ten świat, aby szukać i znaleźć to, co było zgubione, dann wollte er uns eben nicht nur erretten, sondern er wollte Gemeinschaft mit erlösten Menschen haben. To nie tylko chciał nas zbawić, ale chciał dać nam społeczność z nim bezpośrednio. Und dann ist die Frage an uns, was ist unsere Antwort darauf? I dlatego powstaje teraz pytanie do nas, mianowicie, jaka jest odpowiedź naszego serca na to pragnienie Pana Jezusa. Und wir finden das ganz schön beschrieben in Johannes 1. Pięknie opisane to znajdujemy w Jana 1 rozdziale. In Johannes 1 kommt der Herr Jesus und Johannes der Täufer weist auf ihn hin, siehe das Lamm Gottes. W Jana 1 rozdziale widzimy Pana Jezusa, który tutaj zbliża się do tych osób i słyszymy słowa opisujące go, oto Baranek Boży. Und dann folgen ihm zwei Jünger nach. I gdy te słowa zostały wypowiedziane, to na poczet tych słów dwaj uczniowie poszli za nim. Und der Jesus fragt sie, was sucht ihr? I Pan Jezus zadaje pytanie im wtedy, co szukacie? Und sie antworten, wo hältst du dich auf? A ich odpowiedź na to pytanie brzmi trochę dziwnie, ale brzmi, gdzie ty przebywasz, albo mieszkasz? Sie wollten bei ihm sein, sie wollten Gemeinschaft mit ihm haben. To znaczy, że odpowiedź ich serce było, że chcieli być tam, gdzie on jest, chcieli mieć społeczność z nim. Und dann blieben sie den Tag bei ihm. I wtedy czytamy dalej, że cały dzień pozostali z nim. Und das zeigt uns, dass wir den Wunsch haben sollen, unser ganzes Leben Gemeinschaft mit ihm zu haben. To jest dla nas kolejnym obrazem tego, aby i my, abyśmy mieli pragnienie, żeby całe życie mieć tą społeczność z nim.
Und dazu müssen wir uns mal etwas Gedanken machen, was denn Gemeinschaft überhaupt heißt. Wir benutzen das Wort, aber was heißt es eigentlich? I dlatego teraz musimy się zastanowić nad tym, co to w ogóle oznacza, społeczność, to słowo. Często je używamy, ale co to tak naprawdę w swojej istocie oznacza? Und wir lesen dazu mal einen Vers aus dem Propheten Amos. I do tego przeczytamy wiersz z proroka Amosa. Amos 3, Vers 3. Amosa, trzeci rozdział, trzeci wiersz. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Ja, ein ganz kurzer Vers, aber ein ganz wichtiger Vers. To jest bardzo krótki wiersz, natomiast bardzo istotny. Es heißt hier übereingekommen oder übereinstimmen. Tutaj czytamy, że te dwie osoby się umówili, zmówili, naradzili. Also das Wesen von Gemeinschaft ist, dass man in einer Sache übereinstimmt. To znaczy, że społeczność, że jedną główną cechą społeczności jest to, że osoby mające tą społeczność są zjednoczeni w niej, mają jednomyślność. Das heißt, ein gemeinsames Ziel zu haben. Posiadają wspólny cel. Das heißt, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Idą wspólną drogą. Und Mose stellt zum Beispiel mal die, oder die, bittet Gott, lass mich doch deinen Weg wissen. I Mojżesz na przykład raz zadał taką prośbę do Boga, daj mi poznać twoją drogę. Also in Gemeinschaft mit Gott, mit dem Herrn Jesus zu sein, heißt den Weg mit ihm zu gehen. To znaczy mieć wspólną społeczność jest równoznaczne z tym, aby wspólnie iść jego drogą. Und wenn wir mit ihm einen Weg gehen, i gdy tak z nim pójdziemy tą drogą, den Weg, den er für uns vorgesehen hat, mianowicie tą drogę, którą on dla nas przeznaczył, dann ist die Frage, wie erkennen wir den Weg? To w takim razie nastaje pytanie, jak rozpoznać tą drogę. Wir machen das mal ganz praktisch auch, dass die Kinder das verstehen, ja? Dlatego spróbujemy to wyjaśnić bardzo prosto i codziennie, i praktycznie, tak żeby dzieci to zrozumieli. Es kann sein, dass zwei Menschen ein gemeinsames Ziel haben. Owszem, może tak być, że dwie osoby mają wspólny cel. Sie machen zum Beispiel eine Wanderung zu einem bestimmten Ziel. Na przykład wychodzą na dłuższy spacer, aby osiągnąć pewien wspólnie oznaczony cel. Dann haben sie nur Gemeinschaft, wenn sie auch den gleichen Weg gehen. To będą natomiast mieli tylko społeczność wtedy, gdy do tego celu będą zmierzali też po tej samej drodze. Wenn sie unterschiedliche Wege gehen, dann können sie keine Gemeinschaft haben. Ale jeśli każdy z nich pójdzie inną drogą do tego celu, to nie będą mieli społeczności. Aber wenn sie zusammen gehen, ist es auch normal, dass sie miteinander reden. Ale gdy będą szli tą samą drogą, będą na przykład ze sobą rozmawiali. Und so ist es auf unserem Weg in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus auch. I tak samo jest właśnie na naszej drodze w społeczności za Panem Jezusem. Es findet Kommunikation in zwei Richtungen statt. Na tej drodze odbywa się komunikacja w dwóch różnych kierunkach. Das erste ist, dass der Jesus durch sein Wort, durch die Bibel zu uns redet. Pierwszy kierunek jest ten, że Pan Jezus przez Słowo Boże do nas mówi. Also um in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu leben, müssen wir sein Wort lesen und kennen. Więc aby trwać w społeczności z nim, musimy czytać jego słowo i je znać. Muss es uns wichtig und wertvoll sein. To słowo musi być dla nas ważne i bardzo istotne. Muss ich Interesse an seinen Gedanken haben. My musimy zainteresować się jego myślami. Und die zweite Richtung ist, dass wir im Gebet zu ihm kommen. A drugi kierunek komunikacji jest ten, że my w modlitwie zwracamy się do niego. Dass wir unsere Abhängigkeit zu ihm zeigen. Że przez tą modlitwę wyrażamy, że jesteśmy zależni od niego. Dass wir ihn bitten, uns Klarheit zu geben über den Weg. Że w naszych modlitwach wyrażamy prośby, aby nam pokazał, jaka jest droga jego. Weil die Bibel ist kein Buch von Vorschriften, wo wir für jede Entscheidung direkt eine Antwort kriegen. Bo Biblia to nie jest księgą takich decyzji, gdzie na każde pytanie znajdujemy bezpośrednią odpowiedź. Aber jede Antwort, die er uns für unseren Weg gibt, ist immer 100% in Übereinstimmung mit seinem Wort. Ale musimy być tego pewni i możemy być tego pewni, że każdą odpowiedź, którą nam da, będzie zawsze zgodna z jego słowem, a nigdy przeciwna.
So, es heißt also Übereinstimmung in den Gedanken, in dem Weg, in dem Ziel, etwas mit dem Herrn Jesus zu teilen. Więc ta droga oznacza jednomyślność i jedność w myślach, słowach i drodze, którą idziemy z Nim i czynimy dla Niego. Und dann hat Gemeinschaft eigentlich zwei Richtungen. Teraz myśląc dalej o tym, co jest społeczność, społeczność ma dwa kierunki. Einmal gibt es die Ebene der Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Najpierw mamy taką płaszczyznę, na której my mamy społeczność z Bogiem. Und dann haben wir auch Gemeinschaft als Kinder Gottes untereinander. Ale po drugie istnieje ta płaszczyzna, na której mamy społeczność razem ze sobą, jako dzieci Boże. Und diese beiden Dinge hängen zusammen. I te dwie rzeczy, społeczność z Bogiem i społeczność między nami, i są ze sobą związane. Und wir lesen mal einen Vers aus dem ersten Johannesbrief. Dlatego przeczytamy z pierwszego listu Jana. Verzeiht bitte, wenn wir viele verschiedene Stellen lesen, aber das Thema steht nicht an einer Stelle in der Bibel. Wybaczcie, gdy przeczytamy różne wiersze, ale do tego tematu nie mamy jeden wyznaczony urywek, tylko są porozrzucane po całym Słowie Bożym. Wir lesen mal 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, trzeci wiersz przeczytamy. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Hier finden wir die beiden Ebenen der Gemeinschaft. Einmal mit dem Vater und dem Sohn und dann untereinander. Tutaj widzimy właśnie te dwie płaszczyzny. Mianowicie społeczność z Ojcem i Synem, a po drugie społeczność między nami, jako dzieci Boże. Und um das gut zu verstehen, wollen wir kurz darüber nachdenken, wie die Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn ist. I aby to dobrze pojąć, zastanówmy się na chwilkę nad tym, jak funkcjonuje społeczność między samym Bogiem Ojcem a Synem. Von Ewigkeit her war der Vater und der Sohn in vollkommener Gemeinschaft, in vollkommener Übereinstimmung miteinander. Mianowicie od wieczności, jeszcze przed istnieniem tego świata, Bóg Ojciec i Bóg Syn żyli w cudownej, niezakłóconej społeczności ze sobą. In Sprüche 8 zum Beispiel lesen wir, dass bevor die Schöpfung da war, dass der Herr Jesus Schoßkind oder Werkmeister bei dem Vater war. Na przykład w Księdze Przysłów w 8 rozdziale czytamy, że jeszcze zanim nastał ten świat, on, to jest Pan Jezus, był, jak to jest po polsku powiedziane, był takim... Mistrzynią, tak, bo to jest mowa o mądrości, z uosobionej mądrości, ale to jest obraz Pana Jezusa. Mistrzynią, albo on był mistrzem u Boga. Da steht auch bei, dass er Tag für Tag seine Wonne war. Czytamy też, że był dzień w dzień jego radością. Also er war zur vollkommenen Freude Gottes des Vaters. To znaczy był ku zupełnej radości Boga Ojca. Da war vollständige Übereinstimmung in ihrem ganzen Wesen. Tam widzimy, że była zupełna jednomyślność w całej istocie Bożej. Und als der Jesus dann auf diese Erde kam, war das ganz genauso. Ale gdy Pan Jezus przyszedł na ten świat, było dalej tak samo. In Johannes 1 lesen wir, dass der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, ihn kundgemacht hat. W Jana 1 czytamy, że jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, objawił go. Das heißt, als der Jesus als Mensch auf dieser Erde war, to znaczy, gdy Pan Jezus jako człowiek był na tej ziemi, war er in vollkommener Gemeinschaft mit seinem Gott und Vater. To i wtedy był w zupełnej społeczności ze swoim Bogiem i Ojcem. Und er hat ihn in seinem Leben auf dieser Erde offenbart. I żyjąc tym życiem jako człowiek, całkowicie objawił go. Durch sein Leben können wir sehen, wer Gott der Vater wirklich ist. Przez właśnie jego życie możemy zaobserwować w jego życiu, w jego zachowaniu, kim jest Bóg Ojciec. Und er sagt, dass es seine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. W innym miejscu czytamy, że to był jego pokarmem, aby czynić wolę tego, który go posłał. Er hat also in seinem ganzen Leben in allem den Willen Gottes des Vaters getan. Więc w całym jego życiu czynił wolę Boga swojego Ojca. Und wenn es heißt meine Speise,
A gdy czytamy, że to czynienie jego woli było pokarmem jego, dann wissen wir, dass wir ohne Speise, ohne Essen nicht leben können. To wiemy w naszym własnego życia, że bez pokarmu nie potrafimy żyć. Also es bedeutet also eigentlich, dass es für den Herrn Jesus unmöglich gewesen wäre zu leben ohne in allem den Willen des Vaters zu tun. Oznacza to więc w przeniesieniu, że Pan Jezus nie mógł żyć nie czyniąc woli Ojca. Und kann dann auch sagen, wir lesen die Stelle mal aus Johannes 8. Przeczytamy jeszcze z Jana 8 rozdział. Johannes 8 Vers 29. Ja, Johannes 8, Vers 29. 8 rozdział, 29 wiersz. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Also er tat immer das, was Gott gefiel und deshalb hatte er vollständige, vollkommene Gemeinschaft mit Gott als Mensch hier auf dieser Erde. Więc on zawsze czynił to, co było Bogu miłe i z tego powodu jedynie miał zupełną, niezakłóconą społeczność z Bogiem, Ojcem. Und in Johannes 10 sagt er, ich und der Vater sind eins. I dlatego w Jana 10 mógł powiedzieć, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Also da war vollkommene Übereinstimmung in allem. To znaczy, we wszystkim była zupełna jednomyślność między nimi. Und wenn wir den Herrn Jesus so sehen, ist er in seinem Leben eben das große Vorbild für uns. I właśnie obserwując Pana Jezusa jako takiego, tak postępującego, w tym jest dla nas właśnie przykładem. Wie wir in Gemeinschaft mit Gott, wie wir in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben können. Mianowicie przykładem do tego, jak my możemy żyć i wstąpić w społeczność z Bogiem. Aber wenn wir jetzt etwas gesehen haben, wie die Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn ist, von Ewigkeit her. I gdy tak teraz widzieliśmy i nauczyliśmy się, co oznaczała i jaka była ta społeczność między Bogiem Synem a Bogiem Ojcem od wieczności. Und wie er sie gezeigt hat in seinem Leben auf dieser Erde. I jak Pan Jezus ją objawił, tą społeczność, żyjąc na tej ziemi. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt in 1. Johannes 1, Vers 3. Dass unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus ist. To teraz zrozumiemy dopiero, co to znaczy, co czytaliśmy w pierwszym liście Jana, w trzecim wierszu, w pierwszym rozdziale, że nasza społeczność jest z Synem i z Ojcem. Und es ist das große Ziel Gottes von Anbeginn der Schöpfung an, dass er Gemeinschaft mit Menschen haben wollte. Mianowicie, to był wyznaczonym wielkim celem Boga Ojca od początku stworzenia tej ziemi, aby mieć społeczność z ludźmi. Gott hat den Menschen im Garten Eden besucht. Bóg na przykład odwiedził człowieka będącego w ogrodzie Eden. Und dann hat die Sünde die Trennung zwischen dem Menschen und Gott verursacht. Ale gdy człowiek zgrzeszył, to ten grzech spowodował taką barierę między Bogiem a człowiekiem. Und dann führt Gott später sein Volk aus Ägypten heraus. Dalej w historii widzimy, że Bóg na przykład wyprowadził lud izraelski z Egiptu. Wir haben an das Blut des Lammes, an das Passahlamm gedacht. Dzisiaj na początku właśnie przypominaliśmy sobie tą krew baranka paschalnego. Und dann sagt er diesem erlösten Volk, dass er in seiner Mitte wohnen wollte. I gdy ten lud został wyprowadzony i przez to był ludem wybawionym, to wtedy do tego ludu wybawionego powiedział, że chce wśród nich mieszkać. Er wollte Gemeinschaft mit erlösten Menschen haben. Chciał mieć społeczność z ludźmi wybawionymi. Und dann haben die Menschen diese Absicht Gottes wieder durchkreuzt. Ale lud i ludzie z tego ludu znowu jakby skreślili to pragnienie Boże. Das Volk Israel hat sich immer wieder von Gott abgewandt. Bo lud grzeszył i wciąż na nowo oddalał się od Boga. Bis dann irgendwann die Herrlichkeit Gottes sich aus dem Tempel zurückziehen musste. Mianowicie tak długo, aż chwała Boża w tym obłoku ostatecznie odeszła ze świątyni. Und dann kam der Jesus. I znowu dalej w historii widzimy, że ostatecznie przyszedł sam Pan Jezus na tę ziemię. Und als er auf dieser Erde war, wohnte in ihm die Fülle der Gottheit leibhaftig. I gdy on był na tej ziemi, to w nim, w jego osobie mieszkała pełnia Boża. Da konnte Gott mit einem Menschen auf dieser Erde vollkommene Gemeinschaft haben. W końcu znalazł się na tej ziemi człowiek, z którym Bóg mógł w 100% mieć społeczność. Und wie hat ihn das erfreut? I jak bardzo to Boga właśnie uradowało.
Und durch das Werk des Herrn Jesus können jetzt wir als erlöste Menschen für ewig Gemeinschaft mit ihm haben. I dzięki temu dziełowi Pana Jezusa, dziełu Pana Jezusa na krzyżu, my możemy mieć teraz też społeczność z Bogiem. Er hat in seinem Leben auf dieser Erde den Vater dargestellt, den Vater offenbart. On przez życie swoje i w życiu swoim całkowicie objawił Ojca, kim on jest. Und durch sein Werk am Kreuz auf Golgatha hat er uns in eine Beziehung zu Gott dem Vater gebracht. A przez dzieło jego na krzyżu, przez jego śmierć wprowadził nas w relację, w żywą relację z Bogiem Ojcem. In Johannes 20 sagt er der Maria, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. W Jana 20 rozdziale powiedział do Marii, że ja wstępuję do mojego Ojca i waszego Ojca, do mojego Boga i waszego Boga. Und das ist das erste Mal gewesen, oder ab diesem Moment erst, kennen wir Gott als Vater. Das war im Alten Testament nicht offenbart. Dopiero od tej chwili, kiedy Pan Jezus wypowiedział te słowa do Marii, my poznaliśmy, że Bóg jest też Ojcem, bo w Starym Testamencie nie był On znany jako Ojciec. Dass Gott Vater ist, ist sein ewiges Wesen. Ale to, że Bóg jest Ojcem, to jest Jego wieczną już istotą. Er hatte sich einem Abraham als Gott der Allmächtige offenbart. Abrahamowi na przykład przedstawił się, objawił się jako Bóg Wszechmogący. Er hatte sich seinem Volk als Jehova Gott, als der Ewige offenbart. Jego ludowi Izrael objawił się jako Bóg wieczny, jako Jehowa, jako no tak. Aber erst nach seinem Werk sind wir in eine Beziehung zu ihm als Vater gekommen. Ale dopiero po dokonanym dziele Pana Jezusa objawił się nam jako Bóg Ojciec. Und jetzt sind wir solche, die Gemeinschaft mit dem Sohn und mit dem Vater haben dürfen. I dzisiaj możemy być takimi, którzy cieszą się społeczności z Bogiem, Ojcem i Synem. Wir lesen einmal einen Vers aus Matthäus 11. Przeczytamy wiersz z Mateusza 11 rozdział. Matthäus 11, Vers 27. 11 rozdział, 27 wiersz. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Also der Grundsatz ist, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. To znaczy, główna myśl tego wiersza jest, że nikt nie poznaje Ojca, jak tylko Syn. Aber der Sohn wollte ihn uns offenbaren. A Syn chciał objawić nam tego Ojca. Und er hat ihn uns offenbart. I też nam go objawił. Und deshalb können wir jetzt durch den Herrn Jesus den Vater erkennen und sind Teilhaber der göttlichen Natur. I dlatego właśnie dzięki Panu Jezusowi możemy rozpoznać Ojca i stać się uczestnikami Jego Bożej natury. In 1. Korinther 1, w 1. Koryntian, w 1. rozdziale, lesen wir einen sehr interessanten Vers, 1. Korinther 1, Vers 9. Czytamy bardzo ciekawy wiersz, mianowicie 9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Hier steht in die Gemeinschaft seines Sohnes. Hier steht nicht in die Gemeinschaft mit seinem Sohn. Tu czytamy, że powołał nas do społeczności Syna, a nie do społeczności z Synem. Wir haben auch Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, das ist wahr. Owszem, mamy też społeczność z Panem Jezusem. Aber das, was hier steht, bedeutet, dass wir jetzt die gleiche Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, genießen, wie sie der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde genossen hat. Ale to, co tu czytamy, społeczność Syna, oznacza, że to jest ta sama społeczność, którą miał Syn, taką my też dzisiaj mamy. Wohlgemerkt als Mensch, nicht als so ewiger Sohn Gottes. Mianowicie tutaj chodzi o tą społeczność, którą on miał jako człowiek będący na tej ziemi, nie jako Bóg od wieków. Aber als der Jesus als Mensch auf dieser Erde war, das haben wir gesehen, hat er vollkommene Gemeinschaft mit seinem Gott und Vater genossen. Ale widzieliśmy już w Ewangeliach, to czytaliśmy, że Pan Jezus, gdy żył na tej ziemi, miał właśnie taką doskonałą społeczność ze swoim Ojcem. Und genauso eng darf unsere Gemeinschaft mit dem Vater auch sein. I dokładnie tak bliską społeczność z Ojcem my dzisiaj możemy mieć. Wir haben durch den Herrn Jesus
freimütigen Zugang zu dem Vater. Dzięki Panu Jezusowi mamy całkowicie swobodny dostęp do Boga Ojca. Und wir dürfen mit dem Vater die Freude an dem Sohn teilen. I razem z Ojcem możemy podzielać jego radość, którą ma w swoim synu. Und davon jetzt kommen wir auf unser Kapitel Johannes 12 mal kurz zurück. I teraz wracając znowu do naszego rozdziału Jana 12. Davon ist hier der Lazarus ein schönes Vorbild. O tej właśnie społeczności Łazarz jest cudownym obrazem. Wir haben von Lazarus gelesen in Vers 2, dass Lazarus einer von denen war, die mit ihm zu Tisch lagen. O Łazarzu czytaliśmy w drugim wierszu, że on był jednym z tych, którzy z nim siedzieli albo leżeli przy stole. Lazarus lag mit ihm zu Tisch. Tu czytamy, że z nim siedział przy stole. Wir merken hier, es geht um den Herrn Jesus. Ist der Mittelpunkt, das Zentrum. Widzimy, że tu chodzi zawsze o Pana Jezusa. On jest jakby centrum tej społeczności. Von Lazarus lesen wir nicht ein Wort, was geredet hat, in der ganzen Bibel nicht. Natomiast o Łazarzu nie czytamy ani jednego słowa, którego on kiedykolwiek wypowiedział. I to w całej Biblii nie czytamy ani jedno słowo. Also Gemeinschaft ist eine innere Sache, ist keine Sache von Reden. Już samo to nam pokazuje, że społeczność jest rzeczą istoty wewnętrznej, niekoniecznie gadania wiecznego. Dass wir auch durch unser Reden etwas von dieser Gemeinschaft zeigen können, ist wahr, da kommen wir so Gott will morgen drauf. Oczywiście przez mowę można wyrazić coś ze społeczności, którą się wewnętrznie ma. Aber Lazarus zeigt einen Menschen, der durch die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus trotzdem ein Zeugnis war, ohne Worte. Natomiast Łazarz pokazuje nam osobę, która bez słów, mimo to miała społeczność z nim. Wenn ihr mal in Johannes 12 nach Vers 11 guckt, wird das dort gezeigt. Gdy popatrzycie teraz na 11 wiersz w tym 12 rozdziale, to widzimy to właśnie w tym wierszu. Gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Also hatte nicht geredet und trotzdem glaubten um seinetwillen viele an den Herrn Jesus. Widzimy, że on nie wypowiedział ani jednego słowa, co najmniej nic o tym nie czytamy, a mimo to z powodu niego wielu Żydów uwierzyło. Die haben einfach gemerkt an seinem Verhalten, der ist anders als die anderen Menschen. Oni po prostu zauważyli w jego istocie, w jego zachowaniu, że on jest po prostu inny od innych. Wenn wir das anwenden auf uns, man merkte, dass der in Gemeinschaft mit Gott lebte. Gdy to teraz przeniesiemy na nas, to można powiedzieć, że było zauważalne, że on żył w społeczności z Bogiem. Und wir finden im Alten Testament zwei Menschen, von denen ausdrücklich gesagt wird, dass sie in Gemeinschaft mit Gott lebten. Tak też w Starym Testamencie mamy dwa przykłady osób, o których wyraźnie powiedziano, że żyli w społeczności z Bogiem. Natürlich gibt es mehr, aber von zweien wird gesagt, sie wandelten mit Gott. Oczywiście było więcej takich osób, ale o dwóch całkiem konkretnie zostało to wypowiedziane, że szli z Bogiem, chodzili z Bogiem. Wisst ihr, welche beiden Männer oder von welchen beiden Männern Gott sagt, sie wandelten mit Gott? Czy wiecie, o których dwóch mężów Słowo Boże to mówi, że chodzili z Bogiem? Weißt du? Dann sag mal. Wiesz? Henoch. Genau, Henoch ist einer. Tak, zgadza się. Und der zweite ist Noah. A drugi to był Noe. Das waren Menschen, von denen man merkte, dass sie mit Gott gingen. To były osoby, o których można było czuć i widzieć po nich, że chodzili z Bogiem. Und bei Henoch lesen wir in 1. Mose 6 auch nichts davon, dass er etwas geredet hat. A o Henochu też nie czytamy w 1. Mojżeszowej 6. rozdziale, że cośkolwiek powiedział. Bei Noah schon. W przypadku Noego tak. Und so sind wir solche, die als Lichter scheinen sollen in dieser Welt. Właśnie i my mamy być takimi, którzy mają świecić jak światełka w tym świecie. Ein Licht redet auch nicht, es scheint. Światło też nie mówi, tylko po prostu świeci, oddaje światło. Und wir sollen als Lichter das Wort des Lebens, das ist den Herrn Jesus, darstellen. I my jako takie światełka mamy właśnie odzwierciedlać to słowo żywota, tego Pana Jezusa.
Und die Botschaft für uns ist, wenn wir in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben, wird man etwas von dem Herrn Jesus an uns sehen. Ale przesłanie do nas teraz jest takie, że dopiero gdy my będziemy żyli w społeczności z Nim, będzie to właśnie po nas widoczne. Und die Gemeinschaft erlebte der Lazarus hier bei diesem Abendessen. I właśnie tej społeczności, z tej społeczności cieszył się Łazarz, będąc przy tej wieczerzy. Und das Abendessen spricht auch von Gemeinschaft. A ta wieczerza też mówi o społeczności, jest obrazem społeczności. Und in Lukas 24 gibt es zwei Jünger, die beim Abendessen Gemeinschaft mit dem Jesus haben. W Łukasza 24 rozdziale widzimy inne zdarzenie, gdzie widzimy dwóch uczniów, którzy mieli społeczność też przy wieczerzy z Panem Jezusem. Sie waren ein Stück Weg mit dem Herrn Jesus gegangen. Wcześniej szli kawałek drogi razem z Panem Jezusem. Und dann hatten sie den Wunsch, dass der Jesus bei ihnen blieb. Wyrazili pod koniec tej podróży życzenie, aby on wszedł z nimi do domu i miał z nimi społeczność. Und dann kehrt er zu ihnen ein und isst das Abendbrot mit ihnen. I on rzeczywiście wszedł do tego domu i spożył z nimi tą kolację. Und dort geschieht etwas ganz Interessantes. I w tym momencie tej kolacji stało się coś bardzo szczególnego. Wer ist auf einmal in diesem Haus der Gastgeber, der Hausherr? Kto staje się nagle przy tej kolacji, jakby można powiedzieć, panem tego wydarzenia, albo tej kolacji, albo jak się mówi? Nie. Gospodarzem. Es ist der Herr Jesus. Pan Jezus, który był zaproszony, nagle staje się gospodarzem tej kolacji. Denn er segnet das Brot und bricht es. Bo on nagle dziękuje za chleb i łamie go. Und es ist die Aufgabe des Hausherrn, das zu tun. A tak naprawdę czynić to jest zawsze zadaniem pana domu, zapraszającego. Und die Frage an uns ist, ob der Herr Jesus auch Herr in unserem Haus ist. I to pokazuje nam też kolejne pytanie, czy Pan Jezus jest właśnie Panem w naszym domu, nawet w naszym domu. Herr in unserem persönlichen Leben, aber auch dann in unserem Haus. To znaczy Panem nawet w naszych najosobistszych sprawach życia, też naszego domu. Und dann müssen wir uns mal die Frage stellen, oder wollen uns die Frage stellen, ob der Jesus sich in unseren Häusern wohl fühlen kann. I dlatego całkiem prosto możemy sobie zadać to pytanie, czy Pan Jezus czułby się dobrze i swobodnie w Twoim domu. Stellen wir uns mal vor, der Jesus würde heute Abend, wenn wir zum Abendessen zusammen sind, sichtbar anwesend sein. Wyobraźcie sobie coś takiego, że dzisiejszego wieczoru, gdy będziecie spożywali kolację, zasiadali do stołu, Pan Jezus widzialnie przysiądzie się do Waszego stołu. Würde er dann ein Haus vorfinden, wo er sich wohlfühlt, wo alles in Übereinstimmung ist mit ihm? Czy natrafiłby na taki dom, w którym wszystko byłoby zgodne z jego myślami, gdzie czułby się całkiem swobodnie i dobrze? Oder müssten wir etwas ändern, müssten wir etwas wegtun? Albo musielibyśmy wcześniej szybko coś posprzątać, coś usunąć. Und die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus wirkt Freude in unserem Leben. Ale gdy wtedy taka społeczność zostanie utworzona i będzie miała miejsce, to ona spowoduje prawdziwą radość w naszym życiu. Die beiden Jünger dort in Lukas 24 sagen, brannte nicht unser Herz in uns. Ci dwaj uczniowie, gdy sobie uświadomili, co się stało, zadali pytanie, czy nie pałało serce nasze. Und wenn unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und dem Vater so in Ordnung ist, i gdy nasza społeczność z Bogiem Ojcem stanie się całkowicie niezakłócona, dann hat das auch Auswirkungen auf die Gemeinschaft, die wir als Geschwister untereinander. To dopiero wtedy taka osobista społeczność będzie miała bezpośredni i pozytywny wpływ na społeczność, którą też mamy jako wierzący między sobą. Und das ist jetzt die zweite Ebene, die wir in 1. Johannes 1, Vers 3 gelesen haben. I to jest jakby ta druga płaszczyzna społeczności, o której czytaliśmy w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale. Johannes hatte dort ja geschrieben, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Jan tam dodał, że abyście mieli też społeczność z nami. Er hatte also den Empfängern etwas geschrieben über die Person des Herrn Jesus. Więc on czytelnikom napisał najpierw coś o osobie Pana Jezusa, damit die Empfänger und die Apostel Gemeinschaft miteinander haben konnten. Mianowicie, aby czytelnicy, czytając to, mogli mieć społeczność ze sobą i z apostołami.
Und so ist es hier in dem Haus in Bethanien auch. Dort heißt es, Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lag. I właśnie tak tutaj było też w domu w Betanii. Mianowicie, że Łazarz był jednym z wielu, albo z nich, którzy siedzieli przy stole. Da waren also noch andere, die auch mit dem Herrn Jesus zu Tisch lagen. Więc tam były też inne osoby, które też z nim byli przy tym stole. Aber die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, wird bestimmt durch die Gemeinschaft zu dem Herrn Jesus und zu Gott dem Vater. Ale społeczność, jaką my mamy między sobą, ona, można powiedzieć, się cechuje, albo jest wynikiem tej społeczności, którą my osobiście mamy z Bogiem i Synem. Z Bogiem Ojcem i Synem. Und was heißt das ganz praktisch? Co to znaczy teraz dla nas? Johannes schreibt ja schon mal sehr deutlich und sehr direkt. Jan często pisze bardzo bezpośrednio i zero-jedynkowo. Schon mal kriegt man ein bisschen einen Schrecken, wenn man Johannes liest. Nieraz jak czytamy Jan, listy Jana, to trochę się przerażamy, co on do nas mówi. Und wir lesen einmal aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4 am Ende und 5 am Anfang etwas. Przeczytamy coś z 4 rozdziału 1 listu Jana i z 5. Jest Johannes 4:20 in der Mitte. Mianowicie 20 rozdział w połowie bis 5, vers 2. Do 5 rozdziału drugi wiersz. Pierwszy list Jana 4:20. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował brata swego. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który Go narodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Das heißt, wenn unsere Gemeinschaft untereinander nicht in Ordnung ist, oznacza to, gdy nasza społeczność między sobą jest niezdrowa, nie funkcjonująca, dann stimmt auch unsere Gemeinschaft mit Gott nicht. To oznacza to, że nasza społeczność z Bogiem jest niezdrowa. Aber wenn unsere Gemeinschaft mit Gott in Ordnung ist, wenn sie sehr gut ist, wenn wir eng bei dem Herrn Jesus sind, ale gdy nasza społeczność z Bogiem jest dobra, gdy bliskości z Nim obcujemy, dann haben wir auch ganz praktisch enge Gemeinschaft untereinander und die zeigt sich in Liebe. Wtedy też i społeczność między nami przybliża się znowu i wyrazem jej jest miłość, prawdziwa miłość. Und Liebe meint nicht, dass wir immer nett zueinander sind. A miłość nie oznacza, że zawsze jesteśmy do siebie mili, uprzejmi. Sondern Liebe sucht einmal die Verherrlichung Gottes. Bo miłość w pierwszej kolejności szuka to tego, aby Bóg został uwielbiony. Und sie sucht das geistliche Wohl unserer Mitgeschwister. A po drugie szuka duchowe dobro naszych współwierzących. Die Liebe kann zum Beispiel Böses nicht ertragen. Na przykład miłość całkowicie nie znosi złego. Und dann werde ich aus Liebe zu dem Herrn Jesus das ansprechen, um zu versuchen, den Bruder, die Schwester zu gewinnen. I dlatego z miłości do Pana Jezusa dotknę się tego złego, które się pojawia wśród nas, aby brata lub siostrę pozyskać znowu dla Pana Jezusa. Und als Kinder Gottes in der Familie Gottes haben wir eine Gemeinschaft miteinander, die die Welt überhaupt nicht kennt. I właśnie w taki sposób, jako dzieci Boże, cieszymy się społeczności wzajemnej, którą świat nie zna. Wir haben das gleiche Leben. Bo posiadamy to same życie. Wir haben den gleichen Herrn. Posiadamy tego samego Pana. Wir haben den gleichen Vater. Posiadamy samego Ojca. Wir haben den Gott, den Heiligen Geist in uns wohnen. I w nas mieszka Bóg, Duch Święty. Wir haben einen gleich kostbaren Glauben empfangen. Posiadamy tą samą kosztowną wiarę. Und das ist etwas, das kann die Welt auch nicht verstehen. I to wszystko są rzeczy, które świat nawet pojąć nie potrafi. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Ihr kommt irgendwo hin und ihr kennt keinen persönlich. Na pewno już to też doświadczyliście, że przyjechaliście w jakiekolwiek obce miejsce, nie znacie ani jedną osobę. Und trotzdem merkt man, dass man als Geschwister zusammengehört, dass man gemeinsam verbunden ist. A mimo to odczuwacie wyraźnie, że jesteście całkowicie złączeni z tymi braćmi i siostrami, że całkowicie należycie do siebie.
Ich erinnere mich noch gut, als ich das erste Mal nach hier kam. Dobrze sobie przypominam, kiedy pierwszy raz do was przyjechałem. Weißt du, da habe ich hier gesessen. Siedziałem tu na tym miejscu. Und du hast da vorne gesessen. A ty siedziałeś tam. Und du sprichst kein Wort Deutsch. I ty nie mówisz ani jedno słowo po niemiecku. Und ich spreche kein Wort Polnisch. A ja w ogóle po polsku. Wir haben uns also nicht unterhalten können, ja? Nie potrafiliśmy rozmawiać ze sobą. Wir waren die Stunde hier zusammen unter Gebet und unter Gottes Wort. A mimo to spędziliśmy wspólną godzinę modlitwy i rozważania Słowa Bożego. Und wir haben uns zum Schluss verabschiedet, als wenn wir uns schon immer gekannt hätten. A na końcu pożegnaliśmy się, jakbyśmy się znali już od wieków. Das ist Gemeinschaft als Kinder Gottes. To jest społeczność dzieci Bożych. So sehr sind wir dem Wesen nach eins miteinander. Tak bardzo przez albo w usposobieniu naszym jesteśmy jedno. Und der Jesus möchte, dass dieses Einssein auch auf dieser Erde gesehen wird. I Pan Jezus chce, aby ta jedność była widoczna wśród wierzących. In Johannes 17 sagt der Jesus das in seinem Gebet an den Vater. W Jana 17 Pan to wyraził w swojej modlitwie do Ojca. Johannes 17 Vers 20 und 21. Jana 17, 20 i 21 wiersz. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, tak ty, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Das heißt, dass wir als Familie Gottes im Genuss der biblischen Gemeinschaft leben. Oznacza to, że jako rodzina Boża żyjemy ciesząc się przywilejami Bożymi. Und dass daran die Welt erkennen kann, dass der Jesus gekommen ist und dass uns geliebt hat. I że przez to świat rozpoznaje, że przyszedł Pan Jezus i że nas umiłował. So können wir auch gemeinsam ein Zeugnis in dieser Welt sein. Tak i wspólnie możemy być świadectwem w tym świecie. Bei den ersten Christen war das deutlich zu sehen. Wśród pierwszych chrześcijan było to wyraźnie widoczne. Es wird von ihnen gesagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Bo o nich czytamy, że byli jednym sercem i jedną duszą. Und hatten die ersten Christen etwas, was wir nicht haben? I czy oni posiadali czegoś, czego my nie posiadamy dzisiaj? Nein, sie hatten nichts anderes als wir. Nie, oni nie mieli niczego więcej, czego my nie, też byśmy nie mieli. Und den höchsten Ausdruck als der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und untereinander. A najwyższy wyraz społeczności z Panem Jezusem i między sobą jest, finden wir beim Brotbrechen. Jest właśnie łamanie chleba. Da drücken wir aus, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben. Właśnie w łamaniu chleba, przy łamaniu chleba wyrażamy, że mamy społeczność z Panem Jezusem. Und auch Gemeinschaft untereinander. I też społeczność między sobą. Und da ist es mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Gemeinschaft untereinander nicht nur die betrifft, die in diesem Raum dann zusammen sind. I dlatego jest dla mnie bardzo istotne, aby podkreślić to, że wtedy nie tylko mamy społeczność z tymi, którzy siedzą tu w tym pomieszczeniu. Sondern diese Gemeinschaft existiert mit allen Kindern Gottes auf dieser Erde. Ale tą społeczność mamy wtedy z wszystkimi dziećmi Bożymi. Denn als Paulus das schrieb, war in Ephesus. Bo gdy Paweł to pisał, to był w Efezie. Und schreibt den Korinthern, ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. I będąc w Efezie, pisał do wierzących w Koryncie, że jednym chlebem, jednym ciałem jesteśmy my wszyscy, bo wszyscy mamy udział w jednym chlebie. Aber Paulus hat in Ephesus das Brot gebrochen und die Korinther haben in Korinth das Brot Ale gebrochen. Paweł łamał chleb w Efezie, a Koryntianie w Koryncie. Und deshalb trotzdem sagt ein Brot. I dlatego mówi, że mimo to, że to był jeden chleb. Dass wir heute leider durch die Untreue des Menschen nicht mit allen Kindern Gottes das praktisch verwirklichen können, ist wahr. Oczywiście prawdą jest to, że ze względu na niewierność dzieci Bożych nie jesteśmy w stanie to już też praktycznie czynić wszystkimi dziećmi Bożymi. Aber trotzdem sollen wir oder müssen wir, wenn wir das Brot brechen, in unseren Herzen alle Kinder Gottes sehen. Mimo to musimy, czyniąc to w niedzielę, myśleć o wszystkich dzieciach Bożych na całej ziemi. Ich möchte schließen noch einmal mit 1. Johannes 1. I chciałbym zakończyć dzisiejsze rozważanie jeszcze raz z pierwszym listem Jana, pierwszy rozdział. Wo ins
in Vers 4 gezeigt wird, was das schöne Ergebnis dieser gelebten Gemeinschaft ist. Gdzie w czwartym wierszu widzimy, jaki jest piękny wynik takiej szczerej społeczności. Und in der deutschen Anmerkung steht bei dem Wort völlig erfüllt oder zur Vollendung gebracht. Mianowicie czytamy, a to piszemy, aby radość nasza była pełna i przy tym słowie pełna w niemieckim tłumaczeniu jest taki odnośnik, który wskazuje na to, że to słowo oznacza też spełniona, całkowicie dopełniona, w 100% dopełniona. Das heißt also, es gibt in der Gemeinschaft mit Gott und untereinander ist jede Freude bis zum Vollmaß möglich, echte innere Freude. Oznacza to, że w społeczności z Panem Jezusem i wzajemnie jest wszelka radość w 100% możliwa, może być całkowicie dopełniona. Und das darf uns motivieren, in Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. I to nas właśnie zachęca, aby żyć w takiej niezakłóconej społeczności z Panem Jezusem, osobiście. Und dann auch die Gemeinschaft untereinander zu erleben. Aby jako źródło to spowodowało, że i nasza wspólna społeczność była zdrowa. Weil das tiefe innere Freude gibt. Bo to spowoduje prawdziwą, głęboką radość. Und diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. I właśnie ta społeczność z Panem Jezusem ist Voraussetzung erstens, um Dienst für ihn auf dieser Erde zu tun. Jest w ogóle warunkiem do tego, abyśmy jakąkolwiek też służbę mogli wykonywać na tej ziemi. Und ist zweitens Voraussetzung, um ihm wirklich Anbetung zu bringen. Jest też po drugie warunkiem do tego, abyśmy w ogóle potrafili uwielbiać Pana Jezusa. Und diese beiden Seiten, Dienst für ihn und Anbetung, wollen wir so Gott will morgen dann betrachten. I właśnie te dwie strony, mianowicie służba wynikająca z tej społeczności i uwielbienie, te dwie rzeczy chcielibyśmy jutro oglądać.